Regeneruje po rzepaku, uprawa od razu, po opadach obfitych, bardzo opadach deszczu. 85 mm u nas spadło. 85 mm. Zadawaliście pytania do pana Irka o historię jego gospodarstwa. Słuchajcie, no nie będę zaczynał od 45 roku, jak moja babcia tu przyjechała z dziadkiem, bo to by było bez sensu. Gospodarstwo prowadziłem najpierw wspólnie z ojcem. W 1988 roku, niezależnie od gospodarstwa ojca, zakupiłem pierwszą ziemię już na swoje konto i mimo, że pracowałem zawodowo, to prowadziłem już swoje gospodarstwo i jednocześnie gospodarstwo z ojcem, czyli tak praktycznie zaczynałem chyba jak większość w tamtych latach, czyli praca zawodowa gdzieś tam w firmie, ja pracowałem jako mechanik w POM-ie. Także mogę się wypowiadać bardziej na tematy mechaniczne, mechanizacji i tak dalej, a o hodowli wiem bardzo mało, bo po prostu nigdy nie prowadziliśmy żadnej hodowli, ani ojciec nie prowadził. Prowadził, ale to na małą skalę, bo mam gospodarstwo, już kiedyś tam mówiłem, w gęstej zabudowie. Nigdy nie mogłem uzyskać żadnej zgody na postawienie jakichś budynków inwentarskich, także zawsze zajmowaliśmy się produkcją rolniczą i mój ojciec i ja. A zawodowo pracowaliśmy jako mechanicy. Ojciec mój pracował już tam od początku lat 60. jako mechanik w POM-ie. Ja już od dziecka już tam zaczynałem też końcówkę lat 60. To już jeździłem z nim całe wakacje po błotowiem technicznym po wszystkich PGR-ach, zaczynając od Polanowa, Darłowa do aż Zasłupsk. No, taki mieliśmy tutaj rejon. Naprawialiśmy te wistule, dety i tak dalej. Także można powiedzieć, że na mechanice zęby zjadły. Gospodarstwo to był taki dodatkowy dochód. To nie był dochód główny, bo głównym dochodem była praca zawodowa. Nie? Dopiero później zaczęło się to zmieniać. Gdy już tam przyszły lata 90., to zakłady pracy zaczęły padać. Zresztą starsi pamiętają, a młodym nie ma co tego przypominać, bo to był nieciekawy okres. I sukcesywnie, to już od tego 88 roku, co tam się trafiało, dokupić ziemi, to się dokupywało. No przespaliśmy, to są wszyscy przespaliśmy tutaj, przegapiliśmy okres, jak padały spółdzielnie produkcyjne, PGR-y, bo wtedy trzeba było kupować ziemię, nie? A myśmy się po prostu bali, obawialiśmy się tego No i to był błąd. Weszły duże spółki zagraniczne z dużym kapitałem, przechwycili całą ziemię prawie. No i ziemia wystrzeliła, cena ziemi wystrzeliła w kosmos i tyle, nie? Jak żyło się w tamtych czasach i jak było, a jak żyje się w tych czasach i jak jest teraz? Rolnik był źle traktowany, wręcz właściwie nas, to już bardziej mojego ojca, czy tam dziadka Adriana, bardziej to było polityka taka, że zmuszali, żeby zejść z gospodarstwa, żeby ta ziemia trafiła do PGR-u, czy do spółdzielni produkcyjnej. No, to było szykanowanie.
no a dzisiaj, no dzisiaj, dzisiaj też nie do końca jesteśmy sobie panami, bo no wiecie co się wyprawia. A o cenach chodzi, jak było kiedyś, jak teraz? Ceny, no już nie mówię lata 60 czy 50, jak mój ojciec zaczynał, bo tam były jeszcze obowiązkowe dostawy, to już była całkowita paranoja jeszcze za gumułki, dopiero Zagierka chyba takie te obowiązkowe kontyngenty zostały zniesione. Jak ktoś będzie chciał sobie, to niech sobie poczyta, bo ja nie będę tłumaczył o tym, o co tam chodziły. Złe czasy, niech nigdy nie wrócą. No i a ceny. Nigdy tak nie było, żeby wtedy za komuny praktycznie, jeżeli ktoś miał gospodarstwo 12-15 hektarów, a już 12-15 hektarów za komuny to było spore gospodarstwo, to bez hodowli to nie dało się wyżyć z takiego gospodarstwa. Prawie wszyscy pracowali zawodowo gdzieś na jakichś etatach, jak mój ojciec w Pomie, potem ja pracowałem w Pomie. Pomy to były państwowe ośrodki maszynowe. Zajmowały się właśnie obsługą techniczną PGR-ów. Niech te czasy po prostu zostaną historią i nie wracają. No. A co mówić o dzisiejszych czasach? No dzisiejsze czasy, no słuchajcie, no politycy robią nas wjajo, przypominają sobie o nas tylko jak zbliżają się wybory. No wiecie, że na jesieni będą wybory. Nie chciałem wchodzić w politykę, ale muszę powiedzieć, bo śledzę też tego poczynania. Sosnowy znowu minister. Wiem, ale nie o tym chciałem mówić. Pana Michała Kołodziejczak, nie? Śledzę tego pana, no przykleili już mu łatkę, nowy leper. Uważam, że to nie jest dobra łatka dla tego pana, chociaż Andrzeja Lepera znaliśmy osobiście. Bo przecież parę wiosek dalej mieszkał. Niedaleko, 20 km. I bardzo, bardzo popieram działanie pana Michała i osób tam, które brały udział w tym proteście 13, który był, no był to 13 bodajże, był to nieszczęśliwy termin wybrany, ale nikt tego nie mógł przewidzieć, bo wtedy było to spotkanie Putina z Trumpem, media tam mało się nie posikały z tego tematu. Oczywiście telewizja publiczna też nie pokazała tych tylko na internecie można znaleźć. Protestów rolniczych, nie? A tak sami wiecie, że sprawa dotacji, no. Generalnie, no to przecież nie rolnik jest dotowany, tylko jest dotowany przez dopłaty, jest to dotowany konsument w sklepie. Ja jestem generalnie przeciwko dopłatom, bo jeżeli by ich nie było, pierwsza sprawa, dzierżawcy, od których ja dzierżawię ziemię, biorą niestety sami sobie biorą dopłaty. Częściowo no niektórzy oddają mi połowę, nie? Gdyby nie było dopłat, ta ziemia trafiłaby na rynek. Bez dopłat rolnik by sobie poradził tak samo. Ale jakby nie było dopłat, to tak naprawdę cena w sklepach wystrzeliłaby. No i dlatego nikt tych dopłat nie zniesie, bo tak naprawdę to jest dotacja konsumenta w sklepie, nie? I tak to działa, nie? Ale ludzie na przykład w mieście nie wiedzą o tym, nie? Jeżeli dotarłoby to do pana Michała, to niech naprawdę przy następnych jakichś tam, widzę, bo on się mocno w to zaangażował i chwała mu za to, bo trzeba mieć dużo odwagi, niech po prostu nagłaśnia, że to nie my jesteśmy odbiorcami tych dopłat, fizycznie my, ale tak naprawdę to jest konsument w sklepie. I jeżeli rolnik dostaje dofinansowanie do jakiegoś tam na modernizację, to de facto przez to są tańsze produkty w sklepie, nie? Ale z drugiej strony, no nie może być tak, że malina jest po złoty 20 na skupie, producent ją oddaje na skupie po złoty 20, a ona w sklepie kosztuje 16, 18 czy 15 zł. Nie? Wiśnie na skupie po 80 groszy, a oni zrywającemu muszą zapłacić złotówkę. Słuchajcie, tutaj nasz ten nowy minister rolnictwa mydli nam tutaj oczy, że to jest wina tego, że zakłady przetwórcze zostały sprzedane. Panie ministrze, no pozwolę sobie powiedzieć tak, bo może do pana to na pewno nie dotrze, ale pozwolę sobie tak powiedzieć. Panie ministrze, te
zakłady, jak były sprzedawane, lata 90, bo padał i mój zakład pracy. Tam nie było wtedy na pensję. Myśmy pracowali, nie mieliśmy pensji. Taka bida była wtedy w latach 90. I tak samo było w tych zakładach przetwórczy. Jak zostały sprzedane, to ludzie mieli pracę, mieli pensję. Jakie było wtedy bezrobocie okrutne. I nie mydlijcie oczu, że to jest przez to, że zakłady zostały sprzedane. Nie, to jest przez to, że nie potraficie przypilnować tego łańcuszka, który jest od producenta do sklepu. I zezwalacie teraz tym nowym firmom, żeby robiły z rolnikiem to, co chcą. Trzeba przypilnować ten łańcuszek po drodze. Nieważne, kto to przetwarza, czy to będzie przetwarzał kapitał polski czy niemiecki, nie oszukujmy się. Trzeba przypilnować łańcuszka. A kto jest właścicielem zakładu, to nie jest istotne. Myślicie, gdyby Ursus produkował dobre ciągniki, ja bym nie kupił Ursusa, nie popierał polskiego przemysłu? Popierałbym, ale no ludzie, no te Ursusy nowe, dajcie spokój. Składaki jeszcze źle poskręcane. Przecież ja w tym robiłem w mechanice. Zgrozo te nowe Ursusy. No, jeżeli ktoś kupił i się tam z niego cieszy, to niech się cieszy, ale nie w dzisiejszych czasach, nie za takie pieniądze. Lepiej wziąć trochę kredytu, kupić jakiegoś tam New Hollanda, bo niewiele droższe, czy tam nawet jakąś tam Kubotę. Czy nawet Zetora, chociaż co do Zetora, to powiem wam, że też mam mieszane uczucie, bo Czesi nas robią wrogi, a my te Zetory kupimy. Nie to, że te Zetory są złe, no bo są w miarę porządne ciągniki, ale znowuż, no wiecie, to znowu wchodzi polityka, nie? No znowu się rozgaduje. Adrian, zmieniamy temat, dawaj inne pytanie. Co pan Irek myśli o mandatach dla rolników za hałas ich maszyn na polu? Słuchajcie, to troszkę powstała taka błędna sytuacja, bo ja rozmawiałem też z jednym policjantem na ten temat. Nie przyjmujcie takich mandatów. W polskim prawodawstwie nie ma terminu cisza nocna. Nie ma takiego terminu. To jest termin zwyczajowy. Można być najwyżej naruszenie miru domowego albo coś takiego. Nie przyjmujcie takich mandatów. Zresztą policjanci ich raczej nie wystawiają, to jakiś nie musiał trafić się niedouczony policjant, jeżeli wystawił taki mandat. Idźcie do sądu, jak traficie na rozsądnego sędziego, oddali tą sprawę. No przecież no, nie dajmy się zwariować, no, ludzie chcą się pobudować na wsi, ale już kogucik nie może pijać, bo mu przeszkadza, nie? Teraz, żeby budować jakąś oborę, czy trzeba się zgodę pytać każdego sąsiada? Słuchajcie, nie powiem wam tutaj nazwisko, bo nie jestem do tego upoważniony, ale mamy tutaj wioska, tam jak te wiatraki są, niedaleko. Doprowadzili urzędnicy, no właściwie nie urzędnicy, bo to sąsiedzi urzędnicy są też obligowani prawem, głupim prawem moim zdaniem, ale prawem. Chłopak do takiej sytuacji, że wyszedł z posiedzenia rady gminy, wsiadł do samochodu, polał się, miał tam akurat paliwo do ciągnika, polał się ropą i podpalił. Dobrze, że strasznie daleko uratowali chłopa. No nikt tego nie nagłaśniał w mediach, nie? A o co poszło? No facet nie może od 15 chyba lat, nie może pobudować, rozbudować czy pobudować nowej chlewni. No dajcie spokój. No bo odsyłają go od Annasza do Kajfasza. Nawet działki chciał zamieniać, nie może. Sąsiedzi piszą protesty, odwołują się od SKO. SKO, samorządowe kolegium odwoławcze. SKO uchyla decyzję, wraca to do gminy. Gmina znowu opiniuje pozytywnie. Sąsiedzi się znowu odwołują do SKO. No, i w kółko Macieju. No, ci z was, co budowali, to cokolwiek, to znają ten problem, nie? Ja wiem sam po sobie, bo ja jestem w tak gęstej zabudowie, że nawet nigdy się o to nie starałem, o żadne tam pozwolenia na rozbudowę. Zająłem się produkcją stricte uprawą rolną. Wcześniej tam jeszcze produkowałem zboża nasienne, jeszcze jak była centrala nasienna w Sławie. Także powiedziałem, że na hodowlę nie mam szans, że po prostu tutaj szkoła mnie bardzo siutko, tutaj sąsiedzi, na którym no, hodowlę to jest pewna uciążliwość, nie? Ale są pewne technologie, które
można zastosować i nie jest to tak uciążliwe, nie? Ale wiecie, jacy my Polacy jesteśmy? Nie, bo nie. I koniec, nie? Jak sąsiad się buduje, no. I sąsiada oborę sobie. I naprawdę wam hodowcy szczerze współczuję i to... I tu znowu wrzucę kamyczek do ogródka ministra. Obiecywali nam ułatwienie przed wyborami poprzednimi parlamentarnymi. Co nam naobiecywali? No obiecywali nam, że ułatwią nam uzyskiwanie ścieżkę do pozwoleń na budowę. No i co? No i gówno. A co jest z ASF-em? Dzisiaj było u mnie szacowanie, dlatego tu gruboruję. Było szacowanie, był łowczy, wicełowczy, przepraszam. I była pani z gminy i szacowaliśmy szkody łowieckie spowodowane przez dziki. No i co się zmieniło w tym szacowaniu? A no obiecywali nam przed wyborami, że zmienią to. Zmieniło się coś w ustawie prawo łowieckie? Zmieniło. Dzieci 18, poniżej 18 roku życia nie mogą brać udziału w polowaniu. A co mnie jako rolnika za przeproszeniem obchodzi? Mnie obchodzi, spójrzcie, nie, no nie będę kamery czepiał. Jaka kupa tutaj jest, jakie tutaj są dziury po dzikach. To mnie obchodzi, nie? Ja wiem, no ja co roku mam szacowania, mam grubą teczkę taką o szkód łowieckich, bo tutaj mamy duże szkody. No jakoś z tym kołem dogaduję się i pamiętajcie, nie próbujcie też wyłudzać z kół. Bo jeżeli wyłudzacie z kół odszkodowania, no to oni potem was traktują, jak traktują, nie? Podchodźcie realnie do tych strat, nie? Bo ta zwierzyna też musi żyć. I ten łowczy, no tutaj nasz, przepraszam, wicełowczy, który jest od spraw odszkodowań, no i pani, która z gminy teraz jest przydzielona, bo tutaj nasz wójt akurat dobrze zadziałał w tej materii, dał dziewczynę, która ogólnie ma pojęcie, uczy się dopiero, ale ogólnie ma pojęcie, o co chodzi. I szacowaliśmy to dzisiaj i pszenicę, no bo jest strasznie wykluczona, obiedzone kłosy i rzepak. No i co? No i politycy nas wykiwali z tą ustawą. A przecież doszli do władzy głosami wsi, naszymi głosami wioski. I znowu nas wyrąbali. Słuchajcie, rolnicy, my jesteśmy potrzebni politykom tak samo jak piechota armii, jako mięso armatnie. Oni sobie o nas tylko przypominają przed wyborami. I co? Na jesień się zbliżają wybory samorządowe, no więc już nowy minister szaleje, że to tamto sramto, nie? Ale co? I znowu obiecanki cacanki. I to słuchajcie, nie myślcie, że ja jestem przeciwko PiS-owi, czy tam za to, czy to. Bo to nie ma znaczenia, czy to będzie ta opcja, czy ta opcja. Oni nas generalnie olewają. Nie mamy partii stricte rolniczej. Kiedyś taką partią niby było PSL, no PSL się sprzedało i zniknęło, bo to stara generacja. W to miejsce nie pojawiła się żadna partia, naprawdę typowo jakaś tam rolnicza. I nie mamy swojej reprezentacji. Słuchajcie, PO nie jest partią, która będzie nas reprezentować. Tak samo PiS ma nas w dupie. Pamiętacie, jak było głosowanie nad... który to był rok? Jeszcze PO było u władzy, to było uboju rytualnie. No to przecież głosami PiS załatwili wszystkich hodowców wołowiny. No, a teraz wiecie, ubydną nam oczy, że nam to czy tamto załatwią, nie? Że nam podniosą limit paliwa do hektara. A sobie to wsadźcie, nie? Zróbcie porządek z dzikami. Słuchajcie, ludzie tam w Wielkopolsce. Jesteście zagłębiem produkcji świń. ASF jest już na Mazowszu. Wiecie co? Jak dojdzie do Wielkopolski, do Kujaw, tam gdzie jest zagłębie hodowli świń, będzie dramat. Dramat, będą ludzie się wieszać w stodołach na sznurku tom, co było za Andrzeja Lepera z kredytami. Dojdzie do tej samej sytuacji, no bo przecież te nowe chlewnie, które ludzie pobudowali dzięki staraniom swoim i całej rodziny, są zastawione w banku do ostatniego kamyka. To są inwestycje milionowe. I jeżeli tam dojdzie ASF,
to nie myślcie sobie, że ktoś za was będzie spłacał te zadłużenie. Bank nie będzie miał litości, nie będzie słuchał, że jest ASF. Mogę wam jeszcze na przykład powiedzieć, o co mi chodziło z tym azotem gazowym, no, bo tam też takie były komentarze. Widzę, że nie zajrzeliście do internetu, nie wiecie o co chodzi. Azot gazowy, czyli po prostu amoniak, nie? Niektórzy wiedzą, poczytali, to odpowiadali. Jeżeli ktoś tam pamięta z chemii, o Jezus, ja chemię miałem 40 lat temu, to będzie NH3. To jest symbol amoniaku. Amoniak kiedyś dawno temu w Polsce był w stosowaniu. To była tak zwana woda amoniakowa, ale bo amoniak się dobrze w wodzie rozpuszcza. Mogli stosować, ale to były lata 60, jak ta woda amoniakalna była. A Amerykanie to stosują, na przykład jak popatrzycie na YouTubie, jak ciągnie taki agregat typu grubera, kultywatora i zanim się ciągnie taka cysterna, to w tej cysternie jest amoniak. Zwróćcie uwagę na owrociu, bo on jest wstrzykiwany w profilu glebowego, bo po prostu on by się trafił do atmosfery, bo przecież 80% naszej atmosfery to jest azot, nie? Z tym, że niedostępny dla roślin, o czym oprócz motylków. Oni wstrzykują ten azot do gleby i on jest o wiele tańszy, nie? No wiadomo, że on jest niebezpieczny, bo azot jest wybuchową mieszaniną. W dużym stężeniu jest bardzo trujący. Ale wiecie, no jak bardzo obniża koszty. Ktoś tam napisał, że to jak chcecie jak Amerykanie, to róbcie uprawę pasową. Słuchajcie, no uprawa pasowa, myśmy tutaj też widzieli spółki niemieckie czy tam holenderskie. Oni się też wycofali z tej uprawy pasowej. To jest dobra rzecz, ale w Ameryce, jak oni tam stosują uprawę ekstensywną, czyli minimalny nakład przy maksymalnym zysku, nie? Ale to wiecie, że do agregatu takiego pasowego, powiedzmy 6-rzędowego, czyli 3 metry, to trzeba ciągnąć już dobrze powyżej 200 koni, nie? I jednak trzeba po 2-3 latach tak przeorać i tak przeorać, nie? Bo później jest presja chwastów taka, że nie można sobie dać rady. Przejedziemy na następne pole, to może dokończymy temat i na jakieś inne pytania.